Cześć, 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 witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rivik. A dziś zawalczymy sobie ze Szkieletronem Prime. Czyli to będzie nasz już drugi boss mechaniczny. Zapraszam wszystkich do oglądania. Do stworzenia przywołajki Szkieletrona Prime potrzebujemy 20 gości, trzech dusz nocy, trzech dusz światła i standardowo 5 sztabek metalu. W ogóle myślałem, żeby go zaatakować tak, wiecie, na bieżąco, jak on zaatakuje mnie podczas nocy, ale już to zrobił. Już go pokonałem raz Szkieletrona Prime'a, tak? Tak samo jak ostatniego naszego bossa mechanicznego, bo nie udało mi się niestety tego nagrać, nie byłem na to przygotowany. Mam też właśnie dusze po ich pokonaniu w skrzyniach już. Tutaj o właśnie. No ale cóż, przyzwiemy go sobie w sztuczny sposób. O ile dobrze pamiętam, jak to się wytwarzało. Chyba, że znowu zapomniałem. Gdzie jest guide? A, przypomniało mi się. Troszeczkę, że tak powiem, jak ostatnio walczyłem ze Szkieletronem, to troszeczkę mi on tutaj porozwalał niektórych NPC-tów. Są troszeczkę w innych miejscach. Dobra, kości, 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 kości. Mechaniczna czaszka. 30 kości, dobra. Także jest troszeczkę za późno, bo już jest wtedy noc. To my jeszcze sobie przygotujemy mikstury. W sumie zróbmy coś takiego może. No i bardzo wygodnie, ta noc co mi minie. Ten zegar się często przejdzie, tylko można go używać bardzo rzadko, co jakiś czas dopiero. Dobra. My się w tym czasie jeszcze przygotujemy troszeczkę lepiej. Musimy sobie przygotować trochę więcej mikstur na pewno. Tak, na wszelki wypadek, żebym nie popełnił gafy, bo raz udało mi się go pokonać właśnie bez użycia niby mikstury, ale wiecie. Wolę być przygotowany. Powiedzmy sobie te powiększone mikstury, chyba że ich nie mam już. Nie no, mam jeszcze sporo. Dobra, tego nie bierzemy, bo to na pół. Kiedy indziej sobie zostawimy tę miksturę, one są ciężkie do zrobienia, a bardzo przydatne. Ja bym sobie w ogóle zrobił jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, wziąłbym sobie Ihorn i przeklęty płomień, ponieważ Ihorn sprawia, że z tego co pamiętam, dało się robić pociski, które po trafieniu przeciwnika zmniejszają mu obronę chyba o 5 punktów, ale da się też, a natomiast płomień, z tego, przeklęty płomień, z przeklętego płomienia również można robić pociski, które podpalają przeciwnika takim właśnie mocnym ogniem, tylko dało się jeszcze zrobić z nich kilka innych rzeczy, na przykład książka, ale o tym kiedyś gdzie pogadamy, butelka przeklętych płomieni, to jest super, bo w biciu tego przez 20 minut właśnie wszystkie nasze ataki w zwarciu oraz ataki biczem właśnie zadają taki sam efekt, jakbyśmy do nich strzelali. Tak samo jest z Ihornem. Właśnie. Ataki w zwarciu oraz ataki biczem obniżają obronę przeciwników. Nie pamiętam właśnie do końca, o ile ten Ihorn zmniejsza tą obronę, ale na pewno jest to dość sporo. Tego bym sobie zrobił po jednej buteleczce. No i nigdy nie robiłem, bo uznałem, że to jest jakieś skomplikowane. To widzę, że wystarczy po 2 sztuki Ihornu i przeklętego płomienia, by to zrobić. Całkiem łatwo. I butelka z wodą, rzecz jasna, standardowo. A są dość łatwe do zdobycia, bo niedawno sobie właśnie zrobiliśmy... no może już nie tak niedawno, właśnie te podziemia tutaj. Tylko dziwnie, bo one mi się nie chcą... A nie, dobra, rozrastają się, bo myślałem, że one się tu nie rozrastają, a tu widzę, że... Chociaż nie rozrastają się nadal. Chociaż nie, rozrastają się, ale tak widzę bardzo powolutku. No nie, powolutku się rozrastają, dobrze by było. Czy sobie muszę właśnie sprawdzać, bo czasami... Tu czasami mi się może... Aha, znowu. Dobra, będę się to ich potem wyczyścić, bo widzę, że znowu... Gra mnie tutaj troluje, mimo że to wyczyściłem, to znowu się tutaj widzę pojawiło zepsucie. Kurde, właśnie często w tym miejscu się pojawia, nie wiem jak je całkowicie usunąć. Ale tu wszędzie już indziej, w innych miejscach mam już całkowicie czysto, tu już mam całkowity spokój. No. To samo jest chyba z Halo, bo w końcu mi się udało je faktycznie ogarnąć. Ten teren jest cały pod Halo, tu już widzę nawet ten. Się już podziemna pustynia Halo'owa robi, bardzo mi się to podoba. No, ta pustynia też widzę cały... W ogóle jak ciekawe jestem, dlaczego tak od boku, tutaj od dołu to zaatakowało, a nie od tej strony bardziej. Fajnie, fajnie. Tu też widzę, mi się już nic nie rozrasta, żadne zepsucie czy coś. Też git. No i tu mam w sumie spokój z tymi biomami. Fajnie, udało mi się to jakoś ogarnąć. Jak się ogarnie, powiem wam, jak się ogarnie właśnie te biomy, żeby się te zepsucie nie rozrastało tak jak nie chcecie, to już macie praktycznie spokój. W ogóle jak ta mapa się rozrosła.
Ja muszę jeszcze tylko sobie tutaj to wyczyścić i będę już miał całkowity spokój. Będę mógł sobie na spokojnie grać, się nie przejmować zepsuciem. Dobra, zróbmy sobie te mikstury faktycznie. Dwie sztuki. Chyba to się robi przy jakimś innym... aha, chyba wiem, przy czym to się robi, wiecie? To się chyba robi przy takim specjalnym stole do nasączania, który możemy kupić u tego, u szamana. Kiedyś... o kurde, gdzieś ty wszedł. Dobra, weźmy sobie to. Obdarzający warsztat, no właśnie. A sobie tego nie kupiłem, bo to jest właśnie warsztat pozwalający na nasączanie różnych pocisków truciznami i innymi efektami, które możemy zakupić właśnie u szamana. Coś do czego kupywałem, nawet nie wiedziałem po co, ale teraz widzę, że warto jest go kupywać. Totem Tiki. Przywołuje ducha Tiki. Aha. Ale aż jedna platyna, to tak, nie będę raczej tego kupywać. Obdarzający warsztat, mieliśmy go sobie w domu. Teraz będę musiał za niedługo powiększyć tutaj swój warsztat, bo mi tutaj widzę trochę miejsca zaczyna brakować. Obdarzający warsztat, dobra, i przy nim możemy chyba, no właśnie, zrobić to, dokładnie. Dobra, to będzie na pewno troszeczkę więcej obrażeń będzie mu zadawać, bo szkeletron ma dość sporo pancerza i ciężko go trafić. Szkeletrona już kiedyś pokonaliśmy, teraz będzie walczyć ze szkeletronem Prime'em, jego mechaniczną wersją, która ma aż 4 ręce. To będzie wyglądać naprawdę całkiem ciekawie. Kości mieliśmy sobie jeszcze trochę wziąć, żeby zrobić tą przywołajkę. Trochę ich na szczęście mam, 450 z tego dungeona. Też od niedawno sobie w ogóle posprzedawałem, mieliśmy te skrzynie wyłowione. Piekielne, to sobie wszystkie pootwierałem i dostałem łącznie platynę, więc widzę, że warto jest je otwierać i sprzedawać te rzeczy. Jest, mechaniczna czaszka. Mam też w ogóle w skrzyni, nie wiem czy wiecie, ale stworzenia nocne w hard modzie mają malutką szansę, że opuszczą którąś z przywołajek mechanicznych bossów. Na przykład możemy tutaj przywołać niszczyciela, czyli naszego trzeciego mechanicznego bossa. Mam aż takie dwa robaki, bo akurat je udało mi się w nocy zebrać. Czaszkę mamy, mikstury mamy, leczonko mamy. I to chyba wszystko. Jojo też mamy, nawet sobie ulepszyłem. Teraz daje aż 87 obrażeń. Naprawdę zbliżamy się do takich naprawdę całkiem fajnych obrażeń. O, bym o tym zapomniał. Zbrojkę mamy. Też w następnym odcinku chciałbym sobie może porobić trochę itemów z tych dusz, bo jest ich całkiem spora ilość. Też za niedługo się może sobie zrobimy pierwsze skrzydła, żeby sobie trochę polatać, bo jednak to troszeczkę ułatwia walkę i ogólnie przemieszczanie się jakikolwiek. Ja na razie idę spać i widzimy się już nocą, jak będziemy walczyć. Powoli zbliża się noc, jeszcze niecała minuta, bym sobie jeszcze coś sprawdził. Dobra, pylon dziad sobie właśnie tak ładnie go wybudowałem. No i elegancko nasz domek z poprzedniego odcinka nam elegancko tutaj widzę działa, podoba mi się. A i zanim jeszcze będziemy w ogóle walczyć, ja bym sobie zrobił jeszcze jedną rzecz, nie wiem czy to zdążę zrobić. Bo jest taki item, który zwiększa mi obrażenia w walce w zwarciu po jego użyciu. Chyba to się chyba nazywa koło do ostrzenia broni. Tylko teraz chyba tego nie zdążę znaleźć, ani zrobić tym bardziej. No niestety. Chyba, że się gdzieś kupywało, ja nie pamiętam. Dobra, najwyżej sobie dzisiaj zrobimy jeszcze. Na razie skupmy się na walce z bossem. Pójdziemy sobie zwiększyć maksymalną ilość minionów i zaczynamy walczyć. Dobra. Powoli zbliża się noc. Już dosłownie sekunda i zaczynamy walczyć. Dwa pająki. One są akurat spoko, będą bardzo łatwo namierzać tego szkieletrona ze względu na ciężkość jego trafienia. Dobra, uwaga. Pijemy, o nie. Pijemy poty. Hamburgera sobie nie wziąłem, już trudno. I przyzywamy. Dobra, let's go. Idzie jak widzicie, ale szybki w ogóle. Ma właśnie takie cztery ramiona. Fajnie, że teraz dzięki temu jesteśmy w stanie go podpalić. Tylko widzę, że chyba nie mogę wypić dwóch tych mikstur naraz. Muszę wybrać albo zmniejszenie pancerza, albo podpalenie. Chyba wybiorę podpalenie, bo wydaje mi się, że trochę więcej zabiera obrażeń. Szybko widzę, mu to zdrowie schodzi tych rąk. Musimy zazwyczaj właśnie niszczy mu się najpierw ręce, gdyż są dodatkowo przeszkadzające. Dobra, piłę już mam prawie rozwaloną. Piła jest bardzo niebezpieczna, bo bardzo dużo zadaje. Zwarciu. Jak już zniszczymy tą, ten szczypiec i piłę, to już jest troszeczkę łatwiej, bo one nam właśnie bardzo przeszkadzają, próbują się w nas wywalić. A piła, tu jest. Dobra, idzie gładko w miarę. On na razie bardzo mało zdrowia stracił, bo jego zdrowie uznawane jako głowa.
On się nie składa z samej głowy, ale również rąk, które też trzeba zniszczyć. Znaczy nie trzeba ich w sumie zniszczyć, tak jak w przypadku szkieletrona, można od razu samą głowę. Ale po prostu... Ała! Ręce są bardzo przeszkadzające. Widzę, że szkieletron strzela z wyprzedzeniem. Ciekawe. Dobra, jedna ręka rozwalona, jeszcze tylko ramię tutaj i potem już tylko broń zasięgowe. Też muszę trochę głowę walić, żeby ją podpalać. To już będzie już trochę potem łatwiej, ale jak już jest naprawdę, jak się zniszczy ramiona, to walka z nim to nawet nie można przyznać za walkę, tylko za egzekucję. Muszę trochę poćwiczyć celność z tym jojo, bo ciężko mi idzie trafianie w takie pojedyncze punkty. Dobra. Ale dobra, idzie bardzo gładko. Jak walczyłem z nim bez mikstur i bez ogólnie żadnych wzmagaczy, to było dużo ciężej. Bomby jakieś wystrzeliły z tej swojej armaty. Dobra, jeszcze tylko armata, działko laserowe i będziemy... To już będzie tyle. Widzę, że on bardzo szybko schodzi zdrowie, jak się trafia. Tym jojem. Jojo jest moim zdaniem strasznie broken. Nigdy z niego aż tak dużo nie korzystałem, ale widzę, że zadaje masakrycznie duże obrażenia. Dobra, jeszcze tylko armata. Armata jest chyba najłatwiejsza z tego wszystkiego, ale najwięcej chyba zadaje. Czy tam piwa najwięcej zadawała, nie pamiętam. Głowy też możemy już trochę bić. Właściwie to gdzie są moje pająki? Aha, tam gdzieś na dole są. Tak średnio widzę sobie radzą z przemieszczaniem się te moje pająki. Dobra, nie idzie źle, idzie naprawdę gładko. Chyba nawet nie skorzystam z ani jednej mikstury leczenia. No, trochę widzę. Trochę widzę, przesadziłem. Dobra, walmy tutaj głowę. Rozwalmy tą armatę w końcu. Dobra, i została już sama głowa. Te mobelki są słabe strasznie, szczerze wam powiem, w porównaniu z tym naszym jojem. Kurde, masakrycznie dużo zadaje to jojo. Nigdy nie aż tak bardzo nie doceniłem jojo, wam powiem, ale jak widzę, jojo jest mega potężne. Dobra, już widzę mu 3000, niecałe 3000 zdrowia zostało, mega szybko mu to zdrowie schodzi. No i... padł. Doskonale. Tu jeszcze dusze zniszczenia po nim leżą, znaczy się dusze przerażenia. Trochę tych sztabek bajkowych, trochę mikstur leczenia i to w sumie wszystko. Całkiem nieźle nam poszło. Tylko kurde, nie wiedziałem, że nie możemy dwóch tych mikstur specjalnych, że Ihorn jakby... te przeklęte płomienie Ihorn jakby ze sobą nie mogą kooperować, no bo w sumie pochodzą z dwóch rodzajów zepsucia, które z tego co mi się wydaje ze sobą też jakby konkuruje o świat. Też pewnie nie można mieć ich dwóch naraz, ale chyba, szczerze powiedziawszy, chyba lepiej wybrać Ihorn, bo on właśnie zmniejsza trochę pancerz. Dobra, zmagazynujmy to. Tych dusz w ogóle zniszczenia, przerażenia mam już 65, a tych sztabek bajkowych też już mam ponad setkę. Sobie kiedyś porobimy coś z nich. No i co? Też trochę kasy, widzę, dostaliśmy. Fajnie. Co tak zrobił? O. No, weźmy sobie na chwilę do bestiariusza. O, właśnie. Szkieletron Prime. 28 tysięcy zdrowia, tylko 47 ataku, to w sumie nie jest aż tak dużo, szczerze mówiąc. 12 złota dropi, podobnie jak Twinsy. Ma też szansę na upuszczenie maszki Szkieletrona Prime'a, która wygląda całkiem fajnie w sumie. Bajkowa sztabka od 15 do 30, to jest tyle samo co w ich przypadku. Duszę tak samo i trofeum jeszcze pasowałoby sobie kiedyś zdobyć. I poza tym to chyba wszystko. W ogóle zapomniałem sobie wam wspomnieć, że znalazłem niedawno takie fajne akcesorium. Zrobiłem sobie w ogóle telewizor, wyświetlacz wideo. Zdejmijmy sobie go tą brodę. Fajnie ona wygląda, szczerze wam powiem. Pasowuje mi się do wyglądu ta broda. Ale ją odłóżmy na razie. Tu sobie ją odłóżmy gdzieś po prostu. Telewizor w ogóle zrobiłem. Myślałem, że możemy go gdzieś postawić, a jego możemy sobie po prostu założyć na głowę. I po prostu wyświetla nam się taka mordka, że tak powiem, która całkiem fajnie wygląda. No, ten złoty barwing sobie pasowałby zdjąć, bo po prostu nam troszeczkę tutaj psuje wygląd tego. Tu możemy sobie złoty barwing założyć na balonik ten. O, możemy go sobie też postawić. Tarczkę też możemy... Nie to. O, tak możemy sobie zrobić, żeby było troszeczkę nam zbroj naszą widać. Czekajcie, mogę go jakoś fajnie ten telewizorek pokolorować? Tylko tak średnio widać wtedy ten uśmieszek.
jest chyba dobrze. Chyba nie ma sensu nic zmieniać, tak mi się wydaje. No po prostu tego, ten uśmieszek tak średnio widać, a teraz jest widzę spoko. Podoba mi się ten telewizor na naszej głowie. No i co, będziemy chyba powoli kończyć. Pokonaliśmy sobie dzisiaj Szkeletrona Prime'a. W ogóle te pająki w ogóle pomalowałem na złoto, jak teraz fajnie wyglądają. Właśnie niedawno dostałem taki fajny odblaskowy złoty barwnik od handlarza barwnikami, jest naprawdę całkiem fajny. Dobra, tak czy owak, mam nadzieję, że wam się podobało. Za niedługo też sobie pokonamy niszczyciela, czyli naszego ostatniego bossa mechanicznego. Co prawda bossowie mniej więcej mechaniczni są uznawani mniej więcej za równych siłowo, aczkolwiek ja uznaję, że twinsy są najsłabsze. Twinsy są najsłabsze, Szkeleton Prime jest taki po środku, a Destroyer jest najsilniejszy z tego wszystkiego. Dlatego zawsze z nim sobie walczę na koniec. No i co? Wpadajcie również na Discord, do którego link jak zwykle zamieszczam wam w opisie filmu, a ja już się powoli z wami żegnam, mówiąc jak to wam zwykle w zwyczaju omawiać, elo, elo.